Stopy procentowe to nic innego jak cena, cena płacona za pożyczony kapitał. Do podstawowych stóp procentowych zaliczamy stopę referencyjną, stopę lombardową, stopę redyskontową i stopę depozytową. Ustalanie stóp procentowych przez bank, czyli stopy depozytowej, stopy kredytowej, tak naprawdę de facto oznacza ustalenie kwotowania ceny pieniądza. Banki ustalając stopę depozytową wyznaczają cenę pieniądza, jaką pozyskują z rynku od klientów. I cena kredytowa, czyli to jest cena sprzedaży kapitału dla klientów. Różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu to jest marża, jaką ma bank. Jedną z podstawowych stóp występujących na rynku to jest stopa referencyjna i ona odnosi się do rentowności instrumentów dłużnych, na przykład 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Kolejną stopą procentową jest stopa lombardowa i tutaj. Dla zrozumienia łatwiejszego można sobie to skorzystać z Lombardem, że żeby coś dostać, w Lombardii trzeba zastawić jakąś rzecz, żeby dostać pieniądze, natomiast na rynku międzybankowym bank komercyjny musi zastawić papiery wartościowe i w oparciu o ich wartość dostanie odpowiednią wartość kredytu. Mamy także kredyt redyskontowy, polegający na wykupie przez Narodowy Bank Polski papierów wartościowych, czyli weksliw pierwotnie zdyskontowanych przez banki komercyjne. No i stopę depozytową, czyli możliwość deponowania przez banki komercyjne swoich nadwyżek gotówki w Narodowym Banku Polskim. Obecnie w Polsce wysokość oprocentowania stopy referencyjnej kształtuje się na poziomie 10% jest to rekordowy niski poziom, co jest odzwierciedleniem tendencji dziejących się w Europie i na świecie, bo można tylko przypomnieć tu o ujemnych stopach procentowych Europejskiego Banku Centralnego, co Oczywiście oddziaływuje na rynki poszczególnych krajów, także i Polski. Niskie stopy procentowe powodują zwiększenie ilości kapitału na rynku. Sprzyja to rozwojowi gospodarczemu, wzrostowi zatrudnienia. Jedyną ujemną cechą obniżania się stóp procentowych jest zmniejszenie się oszczędności depozytariuszy. No bo oni w ten sposób nie zarabiają tak, jakby mogli zarabiać.